Cześć, tu jest Tyna i dziś zapraszam na filmik z holem zakupowym produktów spożywczych. Głównie mam tam chyba dwie czy trzy rzeczy, które są niespożywcze, a tak to reszta jest spożywki. Także zapraszam i już Wam pokazuję, co kupiłam. Po pierwsze, woda niegazowana dla męża, dwie zgrzewki i gazowana dla mnie. A jako, że nie wzięłam sobie żadnej torebek, to mam to wszystko w pudłach. Chrupki kukurydziane, mój mąż i syn to lubią. Kupiłam taką herbatkę na zimno o smaku malina i granat, ponieważ moja koleżanka z pracy kupiła taką, tylko w innym smaku. I wzięłam właśnie dla nas do pracy, żebyśmy sobie mogły wypróbować. Kupiłam roślinne kabanosy, bo miały w miarę dobry skład, a odkąd mam tą aplikację, to sprawdzam sobie właśnie często składy i niestety wszystkie mięsne, które były złe. Więc po prostu wzięłam sobie takie roślinne, tak do przegryzienia. Coca-Cola, wiem, że niezdrowo, ale od czasu do czasu potrzebuję. Ketchup. Też ma dość kiepski skład, są lepsze, no ale akurat ten mój mąż lubi, więc po prostu ten kupiłam. Różne serki Danio w różnych wersjach smakowych, bananowe, waniliowe, truskawkowe dla Filipa, on je lubi, a są całkiem dobre. Dwa rodzaje wędliny, szynkę konserwową i szynkę z piersi kurczaka. Dwa serki białe. Delme, bo o dziwo ma lepszy skład niż te masło roślinne, które ja zazwyczaj kupowałam, więc tym razem kupiłam Delme. I kupiłam też ciasto na tartę, ale widzę, że chyba mi się rozwala. Wiecie, a to jest taki dobry pomysł na to, żeby mieć na szybko coś wrzucić tylko jako farsz i jest super. Już ją próbowałam i mi smakowała, także będę jej używać, bo nie zawsze jest czas, żeby zrobić samemu ciasto. Mam dwa papiery toaletowe i taką rolkę dużą papieru. Kupiłam też chleb tostowy, on ma całkiem dobry skład. Kupiłam dwa razy mięso mielone. Kupiłam też, bo z tego mięsa mielonego, nie wiem, albo się zrobi spaghetti, albo po prostu kotlety. Natomiast kupiłam też filet z piersi kurczaka. Kupiłam też batata, gdzieś tam będzie. I tak sobie pomyślałam, że z mozzarellką i z suszonymi pomidorami go zrobię. Także tak. Kupiłam też sok pomarańczowy Tymbark. Od czasu do czasu mam ochotę właśnie napić się czegoś innego niż woda, więc wtedy sięgam po sok. Mam też ziemniaki wczesne, młode, nie wiem jak, czy to jest jakaś różnica, w każdym razie kupiłam. Tu mam taką torebkę z owocami i warzywami i tak, kupiłam banany. Oj, chyba je uszkodziłam, no trudno. Kupiłam awokado, paprykę, pomidorki, wspomnianego już batata i marchewkę. I ostatnie pudełko. Kupiłam chipsy. Tak, są niezdrowe, wiem. Ale te miały całkiem dobry smak. Jeszcze więcej chrupków. Sałata. Koperek i szczypiorek. Rzodkiewka do tego białego serka, bo chyba zrobię właśnie z rzodkiewką ten serek. Mam dwa kwaski cytrynowe, bo muszę sobie odkamienić czajnik i u siebie, i w pracy. No i mam jeszcze oregano. Też kupiłam trzy, bo jak się kupowało trzy, to była jakaś tam promocja. A ostatnio szukałam w szafce i nie znalazłam. Kupiłam też trzy masła. Gdzieś jeszcze jedno jest na pewno. Oj, się przesunęło. Kupiłam cztery jogurty, bo jak się kupowało cztery, to właśnie czwarty był za grosz. Takie przekąski dla Filipa. Ogórek zielony.
3 sery camembert, ser żółty, paluszki, kulki dla Filipa mają dość kiepski skład, no bo tam jest cukier, ale trudno. I tak są lepsze niż większość słodyczy, więc pozwalam mu na nie. Suszone pomidory, bo już właśnie Wam wspominałam, po co mi. Kilka niezdrowych rzeczy, czyli batoniki, różne rodzaje. Kupiłam też płatki owsiane. Mozzarelki. Znalazło się trzecie masło. I różne musiki dla Filipa, bo jak się brało cztery, to też właśnie była promocja na nie. I ostatnia rzecz to żelki. A, no i jeszcze były dwa mięska takie, już je mąż schował do lodówki. I słuchajcie, za to wszystko, co tutaj widzieliście, co Wam pokazałam, zapłaciłam 370 zł, bo tam były właśnie jakieś rabaty, także już z tymi rabatami wyszło mi 370 zł. Dodatkowo na moje konto Skarbonka wpłynęło 5,70 coś tam, także już mi się spora sumka uzbierała na tej karcie i na pewno ją, tak jak zawsze, na koniec roku wydam. No dobrze, mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się następnym razem. Pa!